Siemaneczko, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku. Jesteśmy pod takim oto mostem kolejowym. Rzeczka jest mała, jest płytka. Ja nie mam woderów, moje są dziurawe. Następne są w drodze. Że byłoby idealnie tutaj brodzić. Ale spoko, porzucamy. Zobaczymy jaki jest potencjał. Póki co na razie jedna stopeczka wpadła. Taka elegancka. Także będziemy patrzeć, będziemy łowić, zobaczymy czy coś więcej wypadnie. Jesteśmy na łączach, widzimy się przy znalezisku. Magnes w wodzie. Pierwsze jakieś drobiazgi się poprzyczepiały. O, taka oto blaszka. Ląduje koło stopeczki. Siup. Jak będę widział, że jest sens, to pójdziemy z drugiej strony łowić. Coś może w kaloszach się uda gdzieś brzegiem zejść. To się będzie szło. Ale tak jak mówię, trzeba najpierw w miarę wybadać teren, czy tam jest po co schodzić. Coś mamy? Jakaś drobnica. O, jakieś rybki pływają. Nie. To same meteoryty łapią. No moi kochani, będziecie bardzo mocno oburzeni, może nie oburzeni, ale zdziwieni, niezaspokojeni, gdyż no moi drodzy, rzucam i nie ma nic, nawet małego przyciągania, które mnie zachęciło, żeby nawet zmoczyć się tam na dole w kaloszach i coś pobrodzić. No ale znaczy to jest na plus, bardzo na plus, że nie ma złomu, nie ma śmieci i w ogóle super, mnie to cieszy, ale no z drugiej strony szkoda, bo wam nie mam co pokazać, a to o to w tym chodzi przecież. Tym bardziej, że jest ładna pogoda, ciepło, fajnie. Mam czas, ale spokojnie. Mam jeszcze dwie miejscówki. Być może tam będzie większy potencjał jak tutaj. Chociaż miejscówka z potencjałem, ale niestety bez fantów. Także ja jeszcze chwilę porzucam i zobaczymy. Tak jak mówię, będziemy się zbierać wtedy na inną miejscóweczkę. No ale ta stopka, kurczę, tak pada za pierwszym razem. Sobie myślę, to będzie to. A tu jednak stopka tylko zmieliła. No nic. Tak jak mówię, ja jeszcze chwilę porzucam. Coś padnie, to wam pokażę. Jak nie, to będziemy się widzieć na następnej miejscówce. No nic, zrobimy ostatni rzut tutaj. Bo nic nie wychodzi, kompletnie nic. A już doświadczenie mnie nauczyło, że nie ma co rzucać na pusto, znaczy to wiecie o co chodzi, że rzucać jak się nic nie wychodzi, to nie ma co sobie tutaj robić nadziei, że nagle zacznie wychodzić nie wiadomo ile. Także magnes wraca pusty. Jakieś kamienie, zaczepy i nic więcej, szkoda, miejscówka naprawdę fajna. Miałem duże tutaj nadzieję co do niej, ale no tak bywa niestety na magnesie czasem i tylko meteoryty wpadają. Widzimy się na następnej miejscówce. Miejmy nadzieję, że tam będzie lepiej. A więc tak, mamy stację, mamy świetlicę, mamy jaja wiejskie. Mamy rzeczkę, no, która mi się wydawała, że jest całkiem inna. W sensie większa, brudniejsza, szersza. Że tutaj coś tu będzie się działo, a mi się wydaje, że się na taką lipę znowu wpakowałem. Że może być tak, że wam nic nie pokażę, ale... Ale dopóki magnesu nie zmoczę, tam nie wejdę, to nie będę wiedział, a... Wygląda tak, że będzie tam można wejść, jest płytko. No, no. Nie ma co gdybać. Trzeba schodzić, trzeba łowić. Widzimy się na dole. No zejść nie było łatwo, ale mi się udało. No nic, pobrodzimy, zobaczymy przez całą trasę, może się tutaj po drodze nawet coś uda, że fajnego będzie. Ale jak patrzę, że tu jest tak czyściutko, tyle ładnej trawy, no może być tak, że tutaj wam też nic nie pokażę. No ale idziemy. Woderów nie mamy, mam nadzieję, że nie zamoczę nogi. Wodospady. Jo, i mamy wodę? Nie mamy jeszcze, dobra.
Jednak jeden krok jeszcze dobry zrobiłem. My idziemy po kamyczkach. Byleby się nie wypieprzyć. Dotarliśmy pod mostek. Przejdziemy tutaj, trochę podziabiemy. Jesteśmy blisko naszego miejsca docelowego, który mam nadzieję, że chociaż no cokolwiek, jakieś małe przyciąganko będzie. Ale póki co wydaje mi się, że będą tylko kamienie. Ale tu mamy jakiś pręcior. Także na pusto tu nie szedłem. Proszę. Na oko go było. Ładny pręcik. On mi się nawet chyba... Takie pręciki się zazwyczaj do czegoś mogą przydać. Coś do czegoś będziemy szukać. Dobra, pobrodzimy tak. Widzę następny pręcik. Także jest elegancko. Dwa fanty już, patrzcie, jak na live wpadły. No i coś tu chyba mamy. I mamy kawałek taki śruby, proszę bardzo. Czekał tutaj na mnie. Tam to wiaderka, elegancko. No i mamy coś drugiego, czuję, że ciągnie. Ja dziś z jedną rękawiczką, a druga gdzieś mi przy pakowaniu się musiała zgubić. No, coś tu łapie pod tymi kamieniami. Mamy to. O, taki nam kawałek sprężynki, podkładki. No teraz taki mała nakręteczka też się tutaj czaiła. No i póki co powiem wam, że też słabo. Ale jeszcze przejdziemy kawałek. Czasami lubi być za mostem więcej, jak pod i przed. Bez woderu to tak trzeba uważać, jak się kroki stawia. O! Proszę, mamy kolejny jakiś kawałek pręcika, śruby i pokryweczkę od ogóreczków. Naprawdę po dłuższej chwili coś wyłowiłem i mamy taki kawałek oto śruby z nakrętką. Ach, ciężko idzie, ale idzie. Także ja mówię, no wam się wydaje, że to bardzo krótko. Ja tak chodzę. Chodzę i sprawdzam, badam cały czas. Ale nic ciekawego większego nie chcę wyjść. Niebawem będziemy się zawijać na trzecie miejsce. Miejmy nadzieję, że do trzech razy sztuka. No nie ma co sobie robić nadziei. Tutaj na tamtej miejscówce, że nagle zacznie coś wychodzić. No nic, no po prostu dzisiaj nie mam szczęścia. Ale miejmy nadzieję, że albo coś po drodze jeszcze szczaje, albo jedziemy po prostu na tą trzecią miejscówkę, którą miałem w planie. No i co? No i... Ej, to będzie na tyle w takim razie z tego miejsca. Widzimy się niebawem. Dotarliśmy na trzecią miejscówkę. O, kaciuszki już uciekają. Z takim oto mostem kolejowym. Mostek, mosteczek, mostunio. Szkoda, że nie ma tych woderów, no ale trudno. To jest trzecia miejscówka. Nie wiem, czy ją miałem na mapie, po prostu zobaczyłem, że jest jakiś mostek jeszcze kilometr od tego miejsca, co byłem, więc why not? Let's have a try. I zobaczymy. Może będzie coś ciekawszego, jak na tych dwóch poprzednich. Mam taką nadzieję. Naprawdę, znowu po dłuższej chwili. Znaczy tutaj pierwsza dłuższa chwila. Nic nie było, ale coś tutaj w końcu magnes pokazuje. Tylko tyle kamieni, co tutaj jest. I to pewnie jest pod tymi kamieniami. Zobaczmy może... O! Poszło! A co? Taki kawałek oto blaszki. Nic specjalnego. Ale jest. Ale też biorę pod uwagę, że już to mógł być jakiś magnesiarz. Nas nie brakuje.
No chyba, że kolej jak remontowała ten most, bo na Google'ach jeszcze jak się spojrzy, to on jest cały, znaczy stary jest chyba, jeszcze nieużytkowany, dopiero ta kolej relacja niedaleko wróciła tutaj, żeby jechać. No a jest naprawdę czyściutko. Panowie z kolei mnie naprawdę zadziwiają, bo zazwyczaj no po nich jest co wyciągać. Mówię, jeszcze jedna została. No trzymajcie kciuki, bo inaczej ten odcinek to będzie o niczym. A nic sensownego nie powiedziałem jeszcze. No nic, nic. Ja jeszcze chwilę tu pobrodzę i zobaczymy. No chyba coś w końcu. W końcu coś będzie chyba. No w końcu, o, coś tu czuję. Jakiś drucik, pręcik. A ja już myślałem, że coś będzie konkretnego. O, ale długi, o matko boska. Czy ja go wyciągnę? Wyciągnę, proszę. Jaki pręcisław duży się trafił. No, on trochę ratuje tą miejscówkę, ale to dalej nie jest to, czego szukam. Hop! Okolica piękna, pogoda piękna, rzeczka też super. Mega czysta, to jej plus i wada. Niestety, ale no cóż, zobaczymy, może do 4 razy sztuka. Pręt, tam klucz imbusowy był nawet taki malutki. I to tyle na tej miejscówce. Dotarliśmy, moi drodzy, do trzeciej miejscówki. Trzeciej? Czwartej. Aż. Już nie wiem, nie umiem liczyć już. Jesteśmy na czwartej. Zarzuciłem magnes tak na chwilę, żeby zobaczyć, czy w ogóle coś się dzieje. No ale tam wskoczyły jakieś pręciki, druciki drobne. Coś małego. O, takie. A tu czuję, że na magnesie mam coś lepszego. Dlatego skoczyłem po kamerę. A może będzie jakiś odcinek uratowany. Coś tutaj. O Jezus, jakiego tam wielkiego. Ale ile, patrzcie. Ile na magnesie. Stopka, śruba i kawałek głupki. Także chociaż ostatnia miejscówka coś odda. Także super. Pyk. Tam coś grubego siedzi tu. Miejscówka na wodery. A chyba na, niestety, na gumofilce będzie chyba minimalnie za głęboko. Zobaczmy, co tutaj na nas jeszcze czeka. O, tutaj coś przy brzegu. Proszę, kawałek czegoś takiego metalowego. Jakaś śrubka też jest. Coś tu może będzie. No z czymś tam się magnes szarpie. Ale wyciągnął to. A mamy tutaj co? Proszę. Kolejna stopeczka i kawałek takiego. Rurko złomu. Opa. No i na takiej małej, niepozornej. Tu bym się najmniej spodziewał, że będzie. A już przy kilku rzutach mam więcej niż z tamtych poprzednich trzech mostów. No coś magnes tym razem małego holuje. Taki kawałek blaszki. Teraz tu coś magnes przyłapał. Poszło, chyba poszło. Idzie. A mamy. Malutka podkładeczka. Popatrzcie. Jaka słodka. A jakąś drobnicę chyba przyholowałem. Proszę. Tak, takiej rureczki pełnej się trafiło. No i oczywiście jakiś szmelc. No i z tego rzutu coś tam zrobimy. To coś większego chyba nawet. Opa. Co my tu mamy? Jezus Maria. Patrzcie. Taki oto pręcisław tu jest. Tu jest kawałek szyny chyba. O Jezus, gabaryt. Tu jest ten drucisław. I co? I tu się jeszcze stopka zapała. Proszę uprzejmie, z kawałkiem szmaty. Ale jest.
Ach, lipa, że nie ma drugiej rękawiczki, nie lubię tak. Czyli stopeczka, mamy ten drucik taki śmieszny. Coś chyba małego znowu przyszarpaliśmy. I mamy znowu taki pręcisławik. Piękny, pokręcony. No i mamy kręcika kolejowego upragnionego na każdym łowieniu moim. Pod mostami kolejowymi kręcik musi być, kręcik się musi zgadzać. A nie ma to tamto. Kolejny pręcisławik. No czy mam wrażenie, że coś holujemy. Zobaczymy, czy... To jest kawałek druci Pręcisława kolejnego. No i po dłuższej chwili włączam się, żeby się prawdopodobnie z wami pożegnać, gdyż tutaj już tak o z brzegu nic nie wychodzi. Ja głowię, ale czuję, że są meteoryt. Ale czuję, że są przyciągania, także wrócimy tu na pewno. Podsumowanko, jak mam zdrowie, to zdrowie, za bardzo nie jest z czego, także to ocenię dopiero jak z tego mojego wiaderka coś wyciągnę. Nawet nie jest całe to wiaderko, no ale moi drodzy, takie są realia, nie zawsze na magnesie miejscówka sprzyja. Dlatego trzeba szukać, szukać, szukać i jeszcze raz szukać. To tyle ode mnie. Dziękuję wam, że byliście razem ze mną. Widzimy się na kolejnym łowieniu. Pozdro!